Ma zaledwie 2 lata, ale nie może się bawić i cieszyć życiem jak inne dzieci. Mała mieszkanka Nowego Sącza, Amelka Janus, cierpi na wiele schorzeń spowodowanych chorobą genetyczną. Czujność rodziców wzbudziło to, że pomimo ukończenia 8 miesięcy nie wykazywała charakterystycznej dla maluchów w jej wieku aktywności. Niestety żaden lekarz nie potrafił postawić diagnozy. W ogóle nie mówiła, nie podnosiła się, nie starała się w ogóle cokolwiek robić ze sobą. Wie pani, jak to jest, jak dziecko już ma jakiś tam okres czasu, dopłynął cokolwiek raczkować. No Amelka na ten moment jest bardzo źle z Amelką, bo Amelka na ten moment, że tak powiem, tylko siedzi i egzystuje, tak zwane. Po prostu straciła możliwość mowy, chodzenia, nawet raczkowania, stania przy stole. No, wszystkiego po prostu. Teraz dziecko tylko leży jeszcze oparte o poduszki i tak po prostu jest. Obecnie rodzice na własną rękę wykonali Amelce badanie genetyczne WES, a jego wyniki pozwolą określić, na jaką chorobę cierpi dziewczynka i jak medycyna może jej pomóc. Niestety na wszystkie badania i wizyty u lekarzy muszą płacić sami, dlatego uruchomili w internecie specjalną zbiórkę. Wszystko prywatnie, wszystko na własną rękę, żona po prostu, tak jak mówiłem, już nie wchodzi oknami, tylko już drzwiami, z oknami, ze wszystkim. Po prostu dzwoni wszędzie, pyta, załatwia Facebooki, nie Facebooki, TikToki, tak jak mówię, no dzięki też TikTokowi DJ Puma się odezwał, czyli pomaganie przez granie. Tam też będzie koncert dla Ameli, które przez 3 dni DJ będą grali specjalnie dla Ameli i będą licytowane różne rzeczy. Koncert Pomaganie przez granie odbędzie się 10, 11 i 12 czerwca. Koncert dla Amelki będzie 10, 11, 12 czerwca. Na portalu TikTok i na Facebooku zagrają też DJ-ki. Najmłodsza DJ-ka, DJ Lena z Wielkiej Brytanii, no i 2 bliźniaczki chojnackie tak samo zagrają dla Amelki. Także zapraszamy serdecznie na TikToka u mnie w profilu DJ MC Puma. Jest tam plakat umieszczony z DJ-ami, od której do której godziny będą grali, jacy DJ-e. W bio, czyli w profilu, jest wklejony tam link do zbiórki dla małej Amelki. Także zapraszamy serdecznie do odwiedzania tej zbióreczki i wpłacania pieniążków, bo trzeba pomagać. I jak dodaje DJ Puma, wiele osób chce pomagać i chętnie przyłącza się do akcji. To się tak odrodziło na początku pandemii. Odezwała się do nas, do mnie, do moich przyjaciół, czyli do takich DJ, z którymi mamy tu grupę wrocławską. Odezwała się do nas taka administratorka pewnej grupy, dziecka, którego pomaga, i tak poprosiła nas, zapytała się, czy byśmy pomogli. No i oczywiście trzeba mieliśmy nie pomóc, jak do tej pory pomogliśmy już kilkunastu dzieciom zebrać zbiórkę pieniężną, no bo trzeba pomagać, no bo jak my nie będziemy pomagać, ludzie nie będą pomagać, to nikt nie pomoże. A pomóc można także biorąc udział w licytacjach oraz wpłacając pieniądze na konto Amelki na portalu zrzutka.pl.